Hej, zapraszam Was dziś na przegląd produktów polecanych przeze mnie w katalogu numer 5. Pierwszym produktem, w zasadzie pierwszymi produktami, są to, słuchajcie, na samym początku katalogu rzeczy nazwane są to kultowe produkty Avon. Tak, i są to moim zdaniem hitowe produkty Avon. Ten krem klientki bardzo chwalą, że jest świetny. No ja go nie używam, bo jestem jeszcze troszeczkę za młoda na takie kremy. Jeśli chodzi o perełki brązujące, to jest fajny produkt. On daje fajny efekt, taki naturalny, ocieplenia buzi. I ja, no dobra, jedną właśnie z rzeczy, których ja w nich nie lubię, to jest właśnie to, że są kulki. I ta aplikacja, to gmeranie pędzlem w nich, czasami one, wiecie, wypadną. No nie jest do końca to moja ulubiona forma, ale faktem jest to, że one dają przepiękny efekt i jest aż cztery kolory. Ale produktem, słuchajcie, który Wam najgoręcej polecam, bo używam i używam go niezmiennie już od kiedy tylko wszedł, jest to woda perfumowana Attraction dla niej. Myślę, że chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby jeszcze o tym zapachu. Ja otworzyłam właśnie wczoraj nową butelkę. No zapach po prostu przepiękny. Jeden z najlepszych moim zdaniem zapachów, jeśli chodzi o Avon. Zapach, który rzeczywiście działa szczególnie na płeć przeciwną, bo słuchajcie, jest taka sytuacja, że moja przyjaciółka stwierdziła kiedyś, że no, zużyje sobie wszystkie swoje zapachy, których używała, a dopiero jak już zużyje te, które jej średnio pasowały, to weźmie się za te, które lubi, czyli na przykład za Attraction. I mówi, kiedy już zużyła te wszystkie zapachy nieładne, użyła Attraction, to jej chłopak nie mógł się od niej odkleić. Może to zabrzmiało trochę niegrzecznie, ale no, ten zapach bardzo działa na mężczyzn. Jest to zapach, który się strasznie na przykład mojemu chłopakowi podoba. I mówi, dobra, nie używaj innych zapachów, używaj tylko tych. Albo wtedy, kiedy jesteś ze mną, kiedy mamy się spotkać, to używaj tylko tych. No, to jest przepiękny zapach, trwały bardzo zapach. Ma ładne opakowanie, bo ono jest takie bardzo proste. Tylko różnica jest taka, w sensie, no, nie jest tak totalnie proste, bo tutaj jest szerszy i tu jest szerszy, i tu się zwęża i tu się zwęża. Ej. Jest takie oryginalne, ale bardzo, w gruncie rzeczy bardzo proste. I cena w tym katalogu jest to 54,99. Teraz krótka taka dygresja, że wiem często, że kupując wody te 30 Attraction, wychodzi to taniej, bo tamte wody 30 to są zazwyczaj w cenie około 30 zł, czyli 30 plus 30 to jest też 60 zł, tak? Czyli mniej więcej taka cena, jak kosztuje 50, ale no mamy 10 ml więcej. Z tym, że słyszałam opinię. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest opinia prawdziwa, czy nie. Znaczy, no, wiecie, słuszna. Że te mniejsze wody, które są w 30-mililitrowych opakowaniach, że są mniej trwałe i troszeczkę słabsze. Jeśli macie doświadczenia, że tak rzeczywiście jest, proszę Was bardzo, żebyście zostawiły komentarz pod filmem z opinią swoją na ten temat. No ja tak słyszałam, nie jestem w stanie rozeznać, czy to jest prawda, czy nie, ale tak czy inaczej polecam Wam tą wodę, bo jest przepiękna i no naprawdę, zwraca uwagę w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale nie powiedziałam w ogóle, słuchajcie, co ta woda w sobie zawiera, bo to jest taki dosyć ciepły, bym powiedziała, zapach. I on, słuchajcie, ma... Oj, on ma sporo... jakieś ma nagrody. Ma super produkt 2016 magazynu Świat Kobiety oraz wybór redakcji Glamour Glamis 2016. No, więc jakiś nagrodzony jest. I słuchajcie, on tutaj ma nuty wytrawnych jeżyń, akord piżma i waniliowy akcent ambry. No jest taki słodkawy, ale jest przepiękny zapach, więc naprawdę Wam go polecam, skoro już się tyle o nim nagadałam. To znaczy, że warto. Kolejnym zapachem, którym chciała Wam polecić z tego katalogu, bo też jest w fajnej cenie, jest zapach Viva La Vita. Cena 37,99, jak najbardziej korzystna. Jest to, słuchajcie, piękny zapach kwiatowy, ale nie jest to zapach kwiatowy taki przytłaczający. Jest to taki zapach jednocześnie kwiatowy i świeży, taki, no bardzo, no mi się bardzo osobiście podoba. I on, widzę, też ma nagrodę, słuchajcie,
Women's Health produkt roku 2017. I on tutaj ma, słuchajcie, nuty różowego grejpfruta, magnolii i drewna sandałowego. Naprawdę bardzo ładny zapach. Jeśli lubicie zapachy kwiatowe, ale nie ciężkie, nie przytłaczające, to bardzo polecam spróbować tego. Też polecam go wypróbować, ponieważ moja mama go używa. A moja mama jest bardzo osobą wybredną, jeśli chodzi o zapachy, w ogóle jeśli chodzi o kosmetyki. Jeśli moja mama coś lubi, to znaczy, że to musi być naprawdę fajny zapach. I, że tak powiem, mój mózg już w tym momencie sobie zakodował, czując ten zapach, że to jest zapach domu. Bo ten zapach utrzymuje się dosyć długo, nawet w pomieszczeniu, w którym go używaliśmy. I dla mnie to jest zapach po prostu domu, zapach bezpieczeństwa. Ale ogólnie już tak nie schodząc na moje prywatne opinie, jest to naprawdę piękny zapach, bardzo dobrze się sprzedający. No i ta nagroda chyba coś znaczy, a cena jest naprawdę bardzo przystępna. O, znowu zapachy, ja nie wiem. Słuchajcie, w katalogu numer 5 mamy takich kilka fajnych promocji, 2 za 1. I szczególnie Wam chciałam polecić tą promocję 2 za 1, jeśli chodzi o zapachy damskie, bo mamy tutaj zapachy tak naprawdę damskie, ale są to zapachy na różne okazje, bo na przykład Mesmerize Black jest to zapach taki typowo wieczorowy. Perceived You to jest zapach taki świeży na co dzień, bym powiedziała. Avon Dreams jest to zapach kwiatowy, też może być oczywiście codzienny, ale zapach kwiatowy, ten jest bardziej świeży. A Cherish jest zapachem troszeczkę takim słodkim. Tak, i on też ma, też otrzymał zapach Cherish nagrodę Złoty Nos Pani 2015. No i teraz do sedna przejdźmy, czyli 2 za 1, to znaczy możecie kupić 2 zapachy z tych 4 i zapłacicie za nie 49,99. Podzielić na 2 daje nam 25 zł za jeden zapach. To jest śmiesznie niska cena i naprawdę no, ci, którzy kojarzą troszeczkę ceny w katalogu, wiedzą, że to jest super, super niska cena. Bardzo warto spróbować tych zapachów. No właśnie teraz, kiedy jest taka świetna okazja. I tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, fajną promocję w tym 2 za 1, bo możemy kupić 2 kremy Enew Reversalist na dzień i na noc za 39,99, czyli wchodzi za 20 zł jeden krem. No to tej serii w takiej cenie raczej nie dostaniecie w katalogu. To Wam bardzo, dlatego bardzo Wam polecam te promocje. O, kolejną rzeczą, którą bym chciała polecić z katalogu numer 5, są to szminki Ultra, przepraszam, nie Ultra, są to szminki True Color. One są w cenie 10,99 i na pewno zrobię Wam przegląd kolorów tych szminek, bo wydaje mi się, że nie są tu do końca dobrze oddane te kolory w katalogu, więc spodziewajcie się przeglądu tych kolorów tych szminek. Jeśli o nie chodzi, to jest przede wszystkim są tu przepiękne kolory nude dla każdego, bo jeśli chodzi o nude, to słuchajcie, i kolor Carnation, i Pout, i Cheek dla niektórych to będzie też kolor nude, i kolor Blush Nude. To jest bardzo dużo szminek nude, właśnie takich przepięknych, naturalnych. Są to szminki, słuchajcie, które pozostawiają takie błyszczące wykończenie. Nie jest to taka satyna, tylko bardziej to jest, albo zależy też od szminki, albo to jest takie wykończenie kremowe, albo jest to bardziej błyszczące wykończenie. I nie są to szminki, słuchajcie, które mają taki stuprocentowy pigment. To od razu mówię. Oczywiście szminki te czerwone typu Lava Love, typu Red 2000, typu Hibiscus, one są mocno napigmentowane, mocniej, ale ogólnie są to szminki, które mają takie półtransparentne, są takie półtransparentne, tak? To nie jest takie, to nie jest taka pigmentacja 100%, ale wiem, że niektóre osoby szukają właśnie takiej nie super mocnej pigmentacji, takiego naturalniejszego wyglądu, no bo też do niektórych looków, wiecie, jeśli macie pomalowane tylko rzęsy, jesteście tam lekko, macie buzię wykonturowaną i coś takiego, to nie zawsze nałożenie takiej stuprocentowo napigmentowanej szminki będzie fajnie wyglądać. Znaczy, niektórym będzie o to chodziło, ale niektórzy wolą, ja przynajmniej czasami wolę, taki półtransparentny kolor, kiedy on nie rzuca się tak strasznie w oczy, tylko ładnie współgra z tym naturalnym makijażem. Tak?
I polecam Wam te szminki, bo są właśnie w super cenie 10,99. I na pewno wrzucę niedługo właśnie na kanał przegląd kolorów tych szminek. Kolejną produktem, który chcę Wam polecić, jest, słuchajcie, pędzelek do blendowania. Tak, on kosztuje 9,99. Jeśli chodzi o te pędzelki, ja mam ich dwa. Teraz zamówiłam kolejne dwa i one właśnie dziś do mnie przyszły. I one są ogólnie świetne, bo są miękkie, bo włosie nie wypada, bo ładnie blendują te cienie, ale mają jeden minus. Różnią się od siebie. Słuchajcie, te dwa, które miałam wcześniej, przepraszam, bo jeden jest brudny, jeden właśnie jednego dzisiaj używałam, słuchajcie. To dwa te same pędzle. Ten jest mniejszy, ma krótsze włosie i one jest takie, mam wrażenie, bardziej zbite. A ten ma dłuższe włosie, które jest bardziej takie rozczapiżone, tak bym powiedziała. Słuchajcie, widzicie to? To są dwa te same pędzelki. A teraz może odpakuję od razu i zobaczymy, jak się mają do tego, do tych wcześniejszych, te dwa, które zamówiłam teraz. Przypuszczam, też były później wyprodukowane. No, otwórz się. Wiecie, nie chciałam ich wcześniej otwierać, bo bałam się, że je pomylę. Po prostu te nowe z tymi starymi, że pomieszam. I nie będzie widać, nie będę wiedziała, który jest który. Słuchajcie, dobra, to równo ustawię. Ojejku, czy wy to widzicie? Cztery pędzle. Niby te same. Oj, staram się jak najrówniej ułożyć, ale ja widzę różnicę w długości włosia. No, to jest totalny minus tych pędzli. Oj, ten jest bardziej, mam wrażenie, zbity, a ten jest, no nie wiem, słuchaj, ten jest najbardziej zbity. No nie wiem, znaczy, no ja Wam i tak je polecam, bo pędzelki są miękkie, pędzelki są, pięknie rozcierają cienie. Ja do nich naprawdę nic nie mam, no tylko, że uprzedzam, że może tak się stać, że każdy z nich będzie po prostu miał inną długość włosia. No tak, ale no cóż, pędzelki są tanie, pędzelki są z włosia syntetycznego. Ładnie te cienie rozcierają. Można też nałożyć cienie bardziej punktowo nimi, więc to jest moim zdaniem plus. Ja też często, słuchajcie, używam tylko tego jednego pędzla do wykonania całego makijażu takiego dziennego, tak? Mogę nałożyć i beż, podłuki brwiowe i zaznaczyć sobie lekko załamanie. Potem mogę nałożyć na niego znowu troszeczkę ciemniejszy cień, zaznaczyć załamanie. Więc no, to jest to takie pędzle bardzo multifunkcjonalne, tak bym je nazwała. I teraz znów zapach. Słuchajcie, i niestety zapach, który jest ceną, w cenie na pożegnanie, ponieważ seria Femme, czy Femme, nie jestem pewna, jak to się czyta, niestety będzie wycofywana z Avon. I te zapachy są w mega cenie 35,99. Cena jest naprawdę super. Miałam wszystkie te zapachy. Obecnie mam dwa, ponieważ mam i ten różowy, to już drugą butelkę, i ten Femme Exclusive. Miałam kiedyś ten Femme Icon. Jeśli chodzi o ten klasyczny Femme, różowy, w ogóle one mają przepiękne, moim zdaniem, buteleczki. Strasznie mi się podoba, że one są tak pościnane. No po prostu coś, moim zdaniem, no przepiękne. I to jest taki zapach bardzo żywy. Słuchajcie, to jest gruszka, magnolia, drewno bursztynowe. To jest taki intensywny, trochę lekko ostry zapach, ale przyjemny bardzo. Natomiast Femme Exclusive, tutaj mamy likier porzeczkowy, jaśmin i ekstrakt waniliowy. Jest zapachem delikatniejszym. W moim mniemaniu jest odrobinkę mydlany. Nie lubię po niego za często sięgać, bo jest właśnie, tak przypomina mi mydło trochę, ale jest to przyjemny zapach. A jeśli chodzi o Femme Icon, to jest tam róża, karmelowe piżmo i patchouli. I to jest zapach taki słodki i ciężkawy. To zdecydowanie. Ale no, są to piękne i długotrwałe zapachy. No i niestety cena na pożegnanie 35,99. Ale fanki Femme klasycznej nie muszą się martwić, bo ten zapach bardzo szybko powróci. Nawet szybciej niż się spodziewacie. Dokładnie. Nie mówię tego tak z taką super radością, bo no bo kiedyś powiem, o co chodziło. Teraz chciałam Wam pokazać mój hicior.
tutaj w ogóle mamy na stronach 80-81 taką strefę produktów po 9,99. I wśród nich jest mój osobisty mega hit, czyli baza pod cienie do powiek Mark. Ja ogólnie zawsze mało się malowałam cieniami do powiek, ale kiedyś używałam kultowych, nie wiem jak to nazwać. Ogólnie był ogromny szum wokół nich zrobionych, czyli używam jako bazy cieni kremowych Color Tattoo z Maybelline. Ale muszę powiedzieć, że trochę mi przeszkadzało to, że one były zbyt tępe i trochę, no niby tak pod palcem, właśnie kiedy działo to ciepło dłoni na nie, to robiły się bardziej plastyczne, ale jednak miałam wrażenie, że wciąż są takie tępe. I miałam też wrażenie, że bardzo łatwo mogłam ich za dużo nałożyć. I robiły mi się takie, wiecie, na oczach dziwne jakieś kropki, kulki, jakby skóra mi trochę złaziła. Nie pasowało mi to do końca, ale słuchajcie, słuchajcie, kupiłam tę bazę. A kupiłam tę bazę, ponieważ wcześniej ona była w innej troszeczkę formie, znaczy słoiczek był bardziej ścięty od dołu, od góry, było czarna, nakrętka była w kolorze czarnym i z napisem Avon. I bardzo dużo klientek ją kupowało, tą bazę. Klientek, konsultantek, ja słyszałam same pozytywne opinie praktycznie o tej bazie. Potem ona zniknęła na mniej więcej rok i dużo osób właśnie jej szukało, że co się z nią dzieje, gdzie ona jest i tak dalej. I kiedy zobaczyłam ją w Focusie, czyli w magazynie dla konsultantek, właśnie jako demo, czyli produkt przedpremierowo, pomyślałam, że warto zakupić, warto zobaczyć, dlaczego tak naprawdę wokół niej zawsze był taki szum. Już teraz wiem. Słuchajcie, ona jest w kolorze light beige i to jest tylko jeden kolor. Jest super wydajna, jest mięciutka. To nie jest baza taka, wiecie, plastelinowata, tylko po prostu lekko jej dotykam i już mam wystarczającą ilość na palcu. Daje lekkie krycie. Nie wiem, czy to nawet w ogóle będzie widać. Tak, jeśli macie bardzo sine powieki, no to nie zakryje ona tego. Jest taka lekko, bym powiedziała, silikonowa. Daje takie lekko może też matowe wykończenie, ale bardzo ładnie się do niej przyklejają cienie. Nie robią... Z różnymi paletami ją testowałam, bo testowałam ją i z Make Up Revolution, i z paletkami Avon, i testowałam ją z paletami Too Faced. Nigdy nie miałam żadnych nieprzyjemności z tą bazą, że nie wiem, zbiały mi się cienie, coś mi się źle rozcierało. Wszystko było zawsze pięknie, zawsze po 12, po 14 godzin makijaż utrzymywał mi się w idealnym stanie. No i jest bardzo wydajna ta baza. Jest bardzo wydajna i jest moim zdaniem bardzo, bardzo tania. 9,99 za bazę. Halo. Halo, po prostu bardzo ją wam polecam, bo jest to produkt, który naprawdę, słuchajcie, no musicie wypróbować, musicie. Ja jestem nią, no bardzo jestem szczęśliwa, że ją w ogóle kupiłam, że nawróciła, bo jest naprawdę świetna. I uwaga jedna, słyszałam, że ona lubi zastygać w słoiczku, w opakowaniu. Moja uwaga, nie trzymajcie jej blisko kaloryfera, ani nie trzymajcie jej tak jakby na słońcu. Ja ją trzymam cały czas w najbardziej oddalonym od kaloryfera miejscu i właśnie w takiej małej szkatułce, można to tak nazwać, w ciemnie i nic się z nią nie dzieje, ona mi nie twardnieje. Ale właśnie słyszałam, że ona podobno, jak się jest mniej więcej w połowie opakowania, czyli po dobrych 6 miesiącach, lubi twardnieć. Więc schowajcie ją dobrze i kupcie, bo ta cena i ta jakość, coś naprawdę niesamowitego. Naprawdę, coś niesamowitego. Oj, przejdźmy dalej. Teraz coś do oczyszczania cery. Też moje dwa ukochane produkty, czyli maseczka oczyszczająca pory oraz głęboko oczyszczający peeling z serii Clear Skin. Nawet mam te produkty właśnie przy sobie, żeby wam pokazać. Tylko peeling mam akurat w starej wersji opakowania. Słuchajcie, nie wiem od czego zacząć. Myślę, że ta... No to jest maseczka o czarnym kolorze, ale to nie jest maseczka peel-off, od razu mówię. Ona jest do zmywania po prostu. Pięknie oczyszcza pory. Wyciąga to wszystko z nich. Naprawdę
szybko dosyć zastyga, nie podrażnia skóry w żaden sposób, no, jest wydajna. Nie wiem, słuchajcie, co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć lepszego o niej. Jest dodatkowo bardzo tania. A jeśli chodzi o ten peeling, jest to peeling, słuchajcie, on jest dosyć drobnoziarnisty, ale on jest bardzo gęsty, tak jak pasta jakaś. Jest przez to bardzo wydajny. Nie spływa w żaden sposób z twarzy, kiedy właśnie go używacie. Pozostawia uczucie takiej czystej twarzy. Pozostawia takie odświeżone uczucie, tak, bo on chyba zawiera olejek eukaliptusowy, coś takiego. I taka buzia to jest taka odświeżona. Polecam Wam ten zestaw bardzo, bo one teraz są w super cenach. Ten skrab kosztuje 8,99, a maseczka 9,99. I uważam osobiście, że ta maseczka oczyszczająca jest lepiej oczyszcza skórę niż kultowa maseczka Planet Spa z minerałami z Morza Martwego. Tak osobiście uważam i bardzo Wam te produkty polecam. Przepraszam Was za takie światło, no ale ja tu jestem początkującym youtuberem. Nie wiem, jak to nazwać. YouTuber brzmi głupio. Ale no, jeszcze nie stać mnie na lampy, żeby było super. Nagrywam przy świetle dziennym i musiałam się dojaśnić, doświetlić troszeczkę. Kolejnym serią w zasadzie, kolejną produktów, które chciałabym Wam polecić, są to produkty Sun Plus, które opalają, ułatwiają opaleniznę. Są to między innymi, słuchajcie, samoopalacz w musie, nawilżający samoopalacz do twarzy i ciała, balsam przyspieszający i wzmacniający opaleniznę oraz olejek w sprayu wzmacniający opaleniznę. Jeśli chodzi o ten samoopalacz w musie, ja słyszałam ogromne pozytywne opinie, że jest świetny i wspaniały. Ja nie wiem, szczerze, znaczy raz go miałam, ale niestety mam dwie lewe ręce do samoopalaczy i zawsze robię sobie jakieś zacieki, wyglądam jak kretynka. Ale kolor był ładny, tylko że miałam zacieki, bo się źle posmarowałam na rękach. I wyglądałam dziwnie. Ale bardzo dużo też słyszałam pozytywnych opinii na temat tego balsamu przyspieszającego opalanie. Bo właśnie koleżanka mi opowiadała, koleżanka, która jest bardzo blada z natury i zawsze mówi, najpierw opala się na czerwono, a potem dopiero robi się normalnie brązowa. Właśnie powiedziała, że jak używa tego balsamu, to opala się od razu na brązowo. To nie jest, słuchajcie, właśnie ten czerwony do brązu, tylko od razu jest brąz, ładny kolor. I myślę, słuchajcie, no niby jest marzec, ale już powoli się zbliżamy do coraz cieplejszych dni, więc można już używać produktów samoopalających i wzmacniających opaleniznę. Więc te produkty Wam bardzo polecam. Właśnie szczególnie ten samoopalacz w musie, bo on ma świetne opinie w internecie. Tak, i no te produkty są tanie, bo one kosztuje każdy tylko 16,99, więc cena jest jak najbardziej przystępna. Ojej, rozwala mi się katalog. Środek mi wypada. A na środku mamy produkty Enu Clinical z serii Even Texture and Tone. Ja mam z tej serii krem pod oczy. I on ma niby rozjaśnić przebarwienia i cienie pod oczami. Ja nie jestem dobrym, jeśli chodzi o to, królikiem doświadczalnym, ponieważ nie mam cieni pod oczami jako takich. Ja mam trochę głębsze doliny łez i mam żyłę pod okiem, ale jako tako typowych cieni nie mam, więc jeśli o to chodzi, nie jestem dobrym królikiem doświadczalnym, ale krem jest jak najbardziej przyjemny, fajnie się rozprowadza, ładnie się wchłania, fajnie nawilża tą skórę pod oczami. Natomiast, słuchajcie, mam znajomą, która niedawno zamówiła krem i te płatki peelingujące. Tak, to są płatki, słuchajcie, które zawierają 10% kwasu glikolowego. I jest tym zestawem zachwycona. Mówi, że jest po prostu wspaniały. Dlaczego Wam polecam te produkty? Ponieważ one, jeśli kupujecie je osobno, kosztuje każde 35,99. W momencie, kiedy kupujecie dwa z tych produktów, to każdy kosztuje 24,99, czyli 11 zł mniej. A jeśli kupujecie aż 3, czyli kupujecie cały zestaw, czyli ten peeling, krem pod oczy i krem na dzień, wtedy płacicie za każdy tylko 19,99. To nie jest, słuchajcie, taki płatek jak bodajże chyba z
Sephory były takie, czy z Clinique, że wiecie, trzecie i po prostu zmywa mam na skórek. Nie, nie, nie. To jest coś takiego, co nakładamy na noc i po prostu to delikatnie nam wysusza skórę i delikatnie właśnie ściąga ten martwy naskórek, gdzie właśnie za podczas, Boże, dzięki temu 10% kwasowi glikolowemu tak rozpuszcza ten martwy naskórek. Polecam, polecam wypróbować, to są fajne produkty. O, znów do twarzy, ale tym razem uzupełnienie, czyli tonik, o którym już, nie, jeszcze o nim nie mówiłam chyba. Słuchajcie, oczyszczająca, tonizująca woda różana. Ja zawsze narzekam, że Avon nie ma porządnego toniku, bo wszystkie mają w składzie alkohol i są wysuszające. Równie dobrze można go zastąpić tym, czyli wodą różaną. Co prawda, ten produkt ma wodę różaną na samym końcu swojego składu, ale już go przetestowałam i jako tonik właśnie sprawdza się idealnie. I mogę go Wam śmiało polecić, szczególnie, że kosztuje całe 4,99. Jest taka sekcja wyprzedażowa w katalogu i są tutaj, słuchajcie, świetne szminki. Są to szminki Mark Nasycony Kolor. Mam kilka z tych szminek. Kiedyś to były szminki Ultra Color Bold. Tak, Ultra Color Bold. Potem zostały zmienione na Nasycony Kolor. Teraz tych szminek już nie ma, są wycofywane, ale w serii Mark Moc Koloru, czyli w tej nowej serii, tam ona wyszła bodajże w katalogu numer 2, jest kilka kolorów, które się pokrywają i nazwą, i odcieniem z właśnie z tymi z Nasycony Kolor, ale jest to niestety tylko kilka kolorów. Dlaczego Wam polecam te szminki? Bo tutaj macie 100% pigment, czyli jeśli nie chcecie mieć szminek Avon Color tych słabszych, tutaj macie 100% pigmentu. Jedno pociągnięcie po dłoni szminką po prostu jest to samo, co w sztywcie. Naprawdę, to jest 100% pigment. Te kolory są często bardzo neonowe. Na przykład tutaj nie widać tego, ale kolor Starburst Pink to jest taki totalny cukierkowy róż. Coś po prostu niesamowitego, ale to są naprawdę pięknie pigmentowane kolory, które przez to, że właśnie mają taki ogromny pigment, świetnie trzymają się na ustach. I one mają wykończenie takie, bym powiedziała, satynowe, bo nie jest to mat, ale nie jest to błysk, tak jak w przypadku tych poprzednich szminek, które Wam polecałam. Jeśli znajdę, to podlinkuję Wam w opisie jakiś przegląd kolorów tych szminek. Jeśli nie znajdę, to postaram Wam się pokazać w którymś wideo kolejnym kilka kolorów, a najlepiej, jeśli mi się uda, to wszystkie. Bo naprawdę warto, jeśli lubicie szminki właśnie mocno pigmentowane, intensywny kolor, to warto się nimi zainteresować, a szczególnie dlatego, że one są już, słuchajcie, na wyprzedaży. I ich już nie będzie. A stronę dalej mamy świetną promocję na produkty Planet Spa. Tutaj do wyboru mamy 5 maseczek lub oraz 2 peelingi. I kupując 2 produkty, trzeci otrzymujemy za 50 groszy. Czyli, słuchajcie, one są po 9,99. Czyli kupując 3, nie płacicie 30 zł, a 20,50. Czyli za jeden produkt płacicie mniej niż 7 zł. Naprawdę super promocja, a to są naprawdę świetne maski. Bo mamy tutaj maskę na przykład z oliwą z oliwek. Mamy maskę, taką śmieszną maskę, bo to jest maska, słuchajcie, rozświetlająca z pyłem perłowym. Mamy świetną maskę Treasures of the Desert z marokańskim olejkiem arganowym, która cudownie odżywia i mimo, że ona zawiera też glinkę i ma dosyć intensywny zapach, taki drażniący, naprawdę takie robi cuda na skórze, że szok. Też bardzo fajna, tym razem peel-off maseczka, ze złotem i z olejkiem oat. No i to, co już mówiłam, czyli kultowa już maseczka z minerałami z Morza Martwego oczyszczająca. Chociaż ja uważam, że ta czarna Clear Skin jest lepsza, ale wiem, że jest ogrom zwolenniczek tej maseczki. No i ewentualnie, słuchajcie, tu macie jeszcze 2 peelingi z tej serii z minerałami z Morza Martwego.
Jeden peeling to jest peeling, słuchajcie, taki enzymatyczny, delikatny, a drugi to jest oczyszczający peeling gruboziarnisty. O, wpadł mi w katalog. Tak, więc bardzo Wam się polecam, pomożcie zaopatrzyć się tak naprawdę i w peeling, i w maseczki na najbliższy czas, bardzo niskim kosztem. I znów na kolejnej stronie mamy wspaniałe produkty Planet Spa, czyli masła i kremy do ciała. Ja uwielbiam te produkty. I są tu moje dwa ulubione masła, czyli rozświetlająco-wygładzające oraz rozświetlające. To jest z tym złotem i z olejkiem oat, a to jest z algami i pyłem perłowym. To są tak super masła, one są tak gęste, tak odżywcze. No i jedynym minusem może być to, że one mają właśnie rozświetlające drobinki i możecie bardzo się świecić, bardzo, bardzo, bo one są drobne, ale ich jest strasznie dużo, tych drobinek. Ale nawilżają cudownie i w ogóle opakowania ładnie wyglądają, bo to są po prostu słoiczki, możecie wszystko docna z nich zużyć. Też jest fajny krem, ten z oliwą z oliwek nawilżający, ale on już jest, wiecie, delikatniejsza konsystencja. Jeśli wolicie delikatniejsze konsystencje, no to polecam wtedy ten z oliwą z oliwek. No i ta cena, 14,99. Nic dodać, nic ująć. One naprawdę rzadko bardzo są w takiej dobrej cenie, a są świetne. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy kąpiel, czyli żele pod prysznic Avon Senses. Ja osobiście nie lubię żeli tych żelowych, tych bezbarwnych takich. Znaczy nie bezbarwnych, tylko tych przeźroczystych. Na przykład Garden of Eden, czy tutaj jest ten Oriental Zen, bo mam wrażenie, że one wysuszają moją skórę. Ja wolę te kremowe wszystkie, tak? Czyli Harmony, Happiness, czyli boskie, o zapachu perfum, te żele. I bardzo Wam szczególnie właśnie polecam te dwa żele. Jest to Romantic L'Amour oraz Sensual La Vita. Ponoć ten Romantic L'Amour, jego zapach podobno jest inspirowany perfumami Chanel Mademoiselle. Nie ma ktoś? Mademoiselle? No. Ale ponoć, i on jest, słuchajcie, piękny. Ja tu mam jeszcze zapas swój. On jest po prostu piękny. Jest słodki, ale kwiatowy jednocześnie i jest taki, jejku, no nie umiem tego opisać, ale jest przepiękny. Tego Sensual La Vita nie udało mi ustalić właśnie, jakie perfumy są inspiracją dla tego zapachu, ale jest przepiękny i to jest taki typowy, zmysłowy zapach, taki zapach bardziej na wieczór. Tak, to jest dobre określenie, na wieczór, i ten kolor czerwony, intensywny. Tak, polecam Wam właśnie, szczególnie z tych żeli, te żele kremowe różne, bo właśnie one, mam wrażenie, nie wysuszają tak skóry. W super cenie 9,99 za półlitrowe opakowanie, czyli wiecie, nie byle badyle. I co jest właśnie fajnego w tych żelach? Stawiacie je i one sobie stoją. Nie przewracają Wam się na wszystkie, ponieważ tu jest taka dosyć duża, płaska powierzchnia i postawicie i one sobie będą stały i będą sobie spływały. Tak. Dla kogoś może to nie być znacząca rzecz, ale dla mnie to jest zawsze na plus, bo miałam często produkty, które miały jakieś dziwne korki, ja je stawiałam, one mi się przewracały, opierałam je o ścianę, to też się gdzieś przewracały i to było strasznie wkurzające. A tu się nic nie przewraca, bo sobie spływa i jestem w stanie zużyć do ostatnich kropel. Kolejnymi produktami, które Wam chcę bardzo polecić, są to kremy do rąk z serii Avon Care. Najbardziej chciałabym Wam polecić ten krem glicerynowy oraz krem Cocoa Butter, właśnie o zapachu kakaowym. Coś świetnego. On świetnie pachnie, świetnie nawilża. A ten glicerynowy jest to krem, który towarzyszy mi od 13 lat, 14. Jest to krem, dla którego ja wstąpiłam do Avon, dla którego zostałam konsultantką Avon, bo moja mama go uwielbia i zawsze go kupowała i mimo, że wiecie, z czasem zdradzała ten krem z innymi, typu nie wiem, z czerwonym garnierem, z Evre, no to jednak zawsze mówi, że wraca do tego, bo ten jest najlepszy. I ta cena 4,99.
A kremy są naprawdę świetne. Jeśli właśnie lubicie zapachy, to cocoa butter. Jeśli lubicie, żeby krem rzeczywiście działał, no to glicerynowy. I one są bardzo wydajne. I wystarczy dosłownie ociupinka i wasze dłonie już będą mocno nawilżone. Okej. Okay. O, przed ostatnim produktem, który bym chciała polecić, są to perfumetki. Perfumetki, czyli małe opakowania perfum Avon. Tu jest, dobrze mówię, 10 ml. Tak, 10 ml. I dlaczego to jest fajna oferta właśnie w tym katalogu piątym? Ponieważ macie ogromny wybór, bo jest aż 16 zapachów do wyboru. A do tego jest świetna cena, 8,99. O lepszą cenę jest ciężko. Tak powiem, bardzo ciężko. A bardzo Wam polecam takie rozwiązanie perfumetek, bo możecie ulubiony zapach mieć zawsze przy sobie, nie nosząc całej butelki perfum. Albo możecie różne zapachy po prostu przetestować, czy Wam będą pasowały, czy nie. Więc taka inwestycja jest jak najbardziej wskazana, jeśli szukacie swojego takiego zapachu dla siebie. Jest to też produkt kultowy firmy Avon, czyli tusz do rzęs Super Shock. Myślę, że nie ma osoby, która by nie słyszała o tym tuszu do rzęs. Jest świetny, ma silikonową szczoteczkę, pięknie rozdziela rzęsy, pogrubia je, lekko je wydłuża, nie skleja ich, nie spływa, no po prostu nic się z nim nie dzieje. I kosztuje 9,99. To jest, słuchajcie, cena roku. Już niżej nie będzie. Niżej nie będzie. Więc bardzo go Wam polecam. I bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się niedługo w następnym filmie. Pa!